co widzimy, to większe zainteresowanie głosowaniem grup młodszych, czyli coraz więcej młodych Szczecinian i Szczecinianek głosuje. I to też jest bardzo ważne. My mamy w Szczecinie Szczecińskiej młodzieżowy budżet obywatelski, który jest skierowany do uczniów szkół średnich głównie. Organizacje świetnie realizują te zadania, które są blisko mieszkańców i z tego kapitału chcemy korzystać. I takim projektem już od kilku lat, który realizujemy, to jest Akademia SBO. Akademia SBO właśnie prowadzi wybrana organizacja pozarządowa. W poprzednich latach można było zaobserwować taki trend, że dominowały projekty infrastrukturalne. Ale takim znanym też projektem, który później jeszcze miał kontynuację, to jest Szczeciński Rower Miejski. Z jednej strony... Dzisiaj przeniosłam się wirtualnie do Szczecina, gdzie właśnie trwa kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Moją gościnią jest Magdalena Błaszczyk z Urzędu Miasta w Szczecinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Będę chciała właśnie porozmawiać o tej szczególnej formie partycypacji, współdecydowania o mieście, jaką jest budżet obywatelski, szczeciński budżet obywatelski. Jak długo on istnieje właśnie w Szczecinie, kiedy tak naprawdę podjęto pierwsze kroki, jak on wyglądał na samym początku? Tak, u nas w Szczecinie taki pomysł o powstaniu szczecińskiego budżetu obywatelskiego narodził się w 2013 roku, być może już wcześniej, natomiast prace przygotowawcze do tego, żeby wystartowała edycja szczecińskiego budżetu obywatelskiego, który my w skrócie nazywamy, SBO. Ta edycja powstała, wystartowała tak naprawdę w 2014. Prace przygotowawcze trwały w 2013 i być może również wcześniej. Datujemy więc nasz budżet obywatelski od roku 2014, z tej edycji. I tegoroczna nasza edycja to jest 11. edycja. Już tych edycji w takim razie jest całkiem sporo. Zaczęliście ten budżet obywatelski też wcześniej niż ustawodawca wymagał to od właśnie dużych gmin i od miast na prawach powiatu. Czy ten budżet w tych ciągu wszystkich lat, tych 11 edycji, w jakiś sposób się zmienił i rozwijał? Tak, bardzo. Nawet bym powiedziała, że zdecydowanie on ewoluował cały czas i mamy teraz ten budżet w jakiej formie w tym roku. On jest bardzo różny od tego, kiedy on startował, czyli w 2013, 2014, 2015 roku. I takie podstawowe różnice polegają na kategoriach. Budżet obywatelski od samego początku składał się z takich kategorii dosyć podstawowych, czyli ogólnomiejska, dotycząca spraw, projektów i potrzeb, które mają skalę całego miasta i mieszkańców bez względu na dzielnicę czy obszar, w którym mieszkają. I kategorie związane z czterema dzielnicami. Szczecin jest podzielony na cztery dzielnice, więc były wówczas projekty ogólnomiejskie oraz projekty dzielnicowe. I tutaj były projekty małe i duże dzielnicowe. I to była taka baza. Przez kilka edycji w ten sposób właśnie wyglądał ten nasz budżet. Następnie w wyniku zmian ustawowych, o których Pani wspomniała, w Szczecinie wprowadziliśmy rozdrobnienie, ale takie zejście niżej do mieszkańców i wprowadzenie obszarów lokalnych. I od kilku lat mamy już, tutaj myślę, że się mieszkańcy już oswoili, mamy już obszary lokalne i te obszary powstały na bazie osiedli. I w zależności od tego, jak duże są te osiedla i jak bardzo zaludnione, to tych obszarów lokalnych mamy 22, natomiast są to agregacje tych osiedli. Czasami dużo więcej niż jednego, czasami mniej. Więc dzisiaj to w ogóle mamy jeszcze nowość w tym roku, ja za chwilę o tym opowiem, ale to, co mogę powiedzieć, że przez ostatnie lata po tej zmianie, gdzie odeszliśmy od dzielnicowego podziału i wprowadziliśmy podział, który polega na
22 obszarach lokalnych i obszarze ogólnomiejskim. Kolejny etap i rozdział właśnie w historii naszego budżetu obywatelskiego zadział się niedawno, bo dopiero w tym roku, w tej edycji SBO 2024 mamy wprowadzoną kategorię zielone SBO. I ta kategoria weszła, można by było powiedzieć niejako, ale tak naturalnie w ten obszar, w kategorię ogólnomiejską, a zostały bez zmian utrzymane obszary lokalne. Więc dzisiaj nasi mieszkańcy, dokładnie nawet dzisiaj, w tej chwili głosują na projekty, które są w kategorii zielone SBO i w 22 obszarach lokalnych. Czy ta zmiana tych obszarów lokalnych, wcześniej dzielnicowych, wpłynęła w jakiś pozytywny sposób na liczbę składanych projektów, na partycypację mieszkańców w budżecie obywatelskim, nie tylko jeśli już chodzi o samą frekwencję i głosowanie, ale w ogóle zainteresowanie tymi projektami, które się dzieją często w najbliższej okolicy? Śledząc całą tą naszą historię od początku powstania budżetu obywatelskiego, widać, że ten pierwszy budżet był taki nacechowany elementami nowości. Czuć było, że to jest zupełnie nowa rzecz, to zainteresowanie było ogromne, ale też to były początki pisania projektów. Te projekty były proste, one nie były tak zaawansowane jak teraz. One też nie dotyczyły tak z jednej strony kluczowych rzeczy, jakie później się pojawiły w projektach, ale z drugiej mamy taki bardzo flagowy projekt, który został zrealizowany właśnie w pierwszej edycji. Ale co się zadziało? Generalnie ten efekt nowości, jak myślę, że też w innych miastach, bo to był ten moment, kiedy też startowały duże miasta na prawach powiatu z budżetami obywatelskimi, była taki trend, ale też taka uważność na to, że należy to wprowadzić i chętnie miasta się tym interesowały. I wówczas frekwencja i zainteresowanie było duże. Później przez lata obserwowaliśmy już takie bardziej umiarkowane i ta faktycznie zmiana do przejście do obszarów lokalnych było takim wskaźnikiem takiego, który spowodował taki pik w tym zainteresowaniu. Natomiast stabilność tych naszych mieszkańców i w składaniu tych projektów i w udziale w głosowaniu jest dosyć stała. Więc te różnice są, ale to są różnice kilkudziesięciu na przykład projektów, niewiele złożonych, więcej. W tym roku mamy wyjątkowo dużą ilość projektów właśnie złożonych. Można by było uznać, że ta zmiana, ta zmiana, która spowodowała zejście do tych projektów lokalnych, zwiększyła zaangażowanie właśnie społeczności takich osiedlowych, bo tutaj już tutaj się skupiliśmy bardziej na osiedlach i osoby, które gdzieś działają w okolicach rat osiedla, ale niekoniecznie, bo też właśnie takie społeczności sąsiedzkie poczuły, że mają większą możliwość uzyskania po prostu wyboru ich projektów, bo jeżeli przyjrzymy się na przykład na szanse, to one się zwiększyły o bardzo wielką ilość, bo mieliśmy cztery tak naprawdę dzielnice, a w nich po dwie kategorie, a teraz mamy tych obszarów 22. Więc wzrosły szanse, wzrosło zainteresowanie mieszkańców, być może nie tak bardzo drastycznie, natomiast zdecydowanie poruszyły się środowiska związane z osiedlami. To na pewno jest taki pozytywny trend w takim razie w Szczecinie, bo jednak te zmiany w okolicy naszej bezpośredniej są też bardzo istotne, bo to często jest takie bezpośrednie przedłużenie naszego mieszkania czy domu, w którym na co dzień jesteśmy. Chciałam się zapytać natomiast o ten zielony budżet obywatelski, o którym Pani wspomniała jako o takiej kolejnej nowości, takim kolejnym wyodrębnieniu. Czy to wiąże się na przykład z projektami, które w poprzednich latach były składane? Czy widać ekologiczny zwrot Szczecinian i Szczecinianek? Z czego wynika właśnie też ta zmiana?
Zielony budżet obywatelski został wprowadzony w tym roku i potrzeba właśnie włączenia tej kategorii była spora. Mówili o tym radni miejscy, mówili radni osiedlowi, organizacje pozarządowe, autorzy projektów, ale też widzieliśmy, że jest potrzeba stworzenia takiej kategorii, dlatego że też w tym kierunku się rozwija nasze miasto i mamy dużo zieleni w Szczecinie, dużo też takich projektów, które są około wodne, więc dotyczące na przykład rekreacji, ale też bezpieczeństwa na wodzie. I obserwując ten trend, zdecydowaliśmy się właśnie wprowadzić i Rada Miasta uchwaliła nowy regulamin, który jest po raz pierwszy stosowany w tej edycji w tym roku, gdzie kategoria jest zielonego SBO. W tych projektach, które są zgłaszane właśnie do budżetu obywatelskiego naszego, zaczynają coraz bardziej cieszyć się popularnością już w wyborze, bo nie tylko na liście do głosowania, ale również w wyborze po głosowaniu widać, że mieszkańcy coraz bardziej są zainteresowani rekreacją, spędzaniem czasu wolnego i jakością w środowisku na zewnątrz, czyli rewitalizację parków, skwerów. Oprócz tych projektów, które dotyczyły bezpieczeństwa na drodze, bezpieczeństwa przejść dla pieszych i tak dalej. One są taką siłą już teraz dosyć wiodącą, więc to było naturalne, że my dążyliśmy do tego zielonego SBO. Nie ukrywam, że były takie też zastanowienia, czy ta kategoria jest prawidłowa, czy ta kategoria względem ustawy, czy ta kategoria to jest wprowadzenie właśnie dodatkowego jakiegoś podziału. I tutaj posiadanie tej ustawy jako samorządy z jednej strony jest to pewnego rodzaju dla mieszkańców zagwarantowanie tego 0,5%, tak, w naszych minimum, tak, w naszych budżetach, ale z drugiej strony zastanawiamy się zawsze, czy pewne elastyczne, takie bardzo indywidualne rozwiązania dla danych społeczności, danych gmin i miast są możliwe w świetle tej ustawy. I tak też było w przypadku szczecińskiego budżetu obywatelskiego i kategorii zielonej. Natomiast wszystko się skończyło dobrze, bo uchwała została przyjęta i jest realizowana. To w takim razie tutaj nam będzie przychodzić tylko czekać na wyniki. Jednym z takich właśnie tych trendów w takim razie, który jest widoczny, to jest zielony budżet obywatelski, projekty bardziej związane z ekologią, środowiskiem. Czy poza tym w rodzajach zgłaszanych projektów, czy w tych, które się cieszyły w poprzednich edycjach popularnością i wygrywały budżet obywatelski, można zauważyć jakieś tendencje? Czy częściej na przykład wybierano projekty miękkie, jak realizacja jakichś wydarzeń kulturalnych czy sportowych, czy częściej decydowano się na projekty twarde, na przykład jakieś zmiany infrastrukturalne? W poprzednich latach można było zaobserwować taki trend, że dominowały projekty infrastrukturalne. Ale takim znanym też projektem, który później jeszcze miał kontynuację, to jest Szczeciński Rower Miejski. Jest z jednej strony infrastruktura, zbudowanie sieci roweru miejskiego od początku, a z drugiej strony jest to forma taka użytkowa, nie stricte inwestycja, ale również projekt, który daje możliwość do korzystania rekreacyjnego mieszkańców tak naprawdę z miasta. I zauważamy taki trend, że teraz coraz więcej jest projektów miękkich, bo te projekty miękkie również w fazie wprowadzania nowych zasad w naszym budżecie pojawiły się dosyć niedawno, ta możliwość. Więc pojawiały się spokojnie, albo takie bardzo czysto miękkie, czyli nieinfrastrukturalne, albo mieszane, czyli takie, które miały komponent jednego i drugiego, czyli inwestycja, a później przeznaczenie do takich działań społecznych lub innych, które są na rzecz mieszkańców, a niekoniecznie są stricte inwestycją. Podsumowując, coraz więcej jest projektów miękkich, mieszanych i mieszkańcy widać, że się już przyzwyczajają. Więc mamy na przykład infrastrukturę, jak taki projekt Społeczna Łąka, która jest po prostu stworzeniem infrastruktury do działań kulturalnych, edukacyjnych, organizacji pozarządowych, ale bez tej infrastruktury nie byłoby tej przestrzeni do tych działań takich miękkich.
Więc czekamy. W tym roku, jak patrzę na te projekty nasze, to jest więcej projektów i taką nowością z projektów miękkich są projekty edukacyjne, które mają na celu, ale raz, że edukacyjne, ale dwa, one mają też konkretne działania w sobie, na przykład wyrównywanie szans i edukację taką społeczną i większą akceptację i rozumienie wyzwań związanych z osobami, które są w spektrum autyzmu, dziećmi. Na przykład mamy projekt Bezpieczeństwo na kąpielisku, takim kluczowym kąpielisku wodnym miejskim, specjalne wsparcie edukacyjne, szkoleniowe dla ratowników, ale też edukacja dla uczestników tych po prostu spotkań na tym kąpielisku, po to, żeby społeczeństwo i nasi mieszkańcy mogli po prostu bardziej współuczestniczyć, czy mają właśnie tego typu wyzwanie i tego typu potrzeby, jak rodzice właśnie dzieci autystycznych. Takich projektów jest kilka. Mamy taki pakiet w tym roku. Nie tylko bezpieczeństwo, ale też wydarzenia kulturalne, integracyjne. Więc ktoś z naszych mieszkańców i mieszkanek, autorzy tych projektów, zwrócili uwagę, że budżet obywatelski to nie tylko infrastruktura, ale to również szansa na wyrównanie lub zapewnienie potrzeb tak zwanych miękkich, ale edukacyjnych i wyrównanie szans dostępności w takiej warstwie bardzo, bardzo miękkiej, nieinfrastrukturalnej. I też mamy takie możliwości w ramach budżetu obywatelskiego, bo przecież w jego ramach możemy realizować to wszystko, co w kompetencjach gminy, a tych kompetencji całkiem sporo jest. Z tego, co pani mówi, wynika, że Urząd Miasta, organizatorzy budżetu obywatelskiego w Szczecinie starają się odpowiadać bieżąco na potrzeby i modyfikować i rozwijać ten budżet tak, by jak najlepiej dzięki niemu udało się współpracować z mieszkańcami. Jak zatem wygląda już ta współpraca w trakcie trwania samego budżetu? Czy odbywają się jakieś konsultacje społeczne przy projektach, czy maratony pisania wniosków? W jaki sposób urząd, pracownicy urzędu są otwarci na to, bądź pomagają mieszkańcom, mieszkankom Szczecina, którzy chcą uczestniczyć w budżecie obywatelskim? My co roku, przygotowując się do budżetu obywatelskiego, na samym początku roku nawiązujemy współpracę z wybraną organizacją pozarządową. Z uwagi na to, że to biuro, w którym odbywa się koordynacja budżetu obywatelskiego, również zajmuje się szeroko pojętą współpracą z organizacjami pozarządowymi, ze szczecińskim sektorem pozarządowym, więc dla nas to jest naturalna rzecz, że my chcemy współpracować w tej przestrzeni dotarcia do mieszkańców, ale też wspierania ich w celu zaangażowania, uczestnictwa w budżecie obywatelskim, zgłaszania projektów, głosowania właśnie z organizacją pozarządową. Organizacje świetnie realizują te zadania, które są blisko mieszkańców i z tego kapitału chcemy korzystać. I takim projektem już od kilku lat, który realizujemy, to jest Akademia SBO. Akademia SBO właśnie prowadzi wybrana organizacja pozarządowa, wybrana oczywiście w trybie konkursowym. I co roku takie zadanie sobie wpisujemy w naszym rocznym programie współpracy z organizacjami, żeby ta Akademia SBO się znalazła. I co organizacja pozarządowa NGOs robi w ramach tej Akademii? No, przede wszystkim w fazie przygotowawczej do pisania projektów robi spotkania konsultacyjne, warsztaty, gdzie mieszkańcy chętni, którzy chcą, przygotowują się do napisania projektu, mogą w takich warsztatach uczestniczyć. Są dyżury konsultacyjne, oprócz tego, co tutaj oczywiście odbywa się w ramach naszej pracy w urzędzie jako urzędników, to również szczególnie po godzinach, tak? Bo praca urzędu jest określona, myślę, po godzinach ta nasza organizacja jest do dyspozycji. Zastanawiam się, co jeszcze by mogło być takiego faktycznie wyróżnikiem takim naszym, jeżeli chodzi o fazę zgłaszania projektów, bo mamy tak te instrumenty, które można spotkać też w innych budżetach, czyli cennik, który pomaga oszacować koszty. Mamy system
elektroniczne, w którym gromadzą się i pracują wszyscy uczestnicy procesu, czyli autorzy, weryfikatorzy w urzędzie, później głosowanie w tym systemie się odbywa, więc te systemy bardzo wspierają budżet obywatelski. Mamy taką książkę adresową do ekspertów w Urzędzie Miasta, bo zdajemy sobie sprawę, że ktoś, kto pisze projekt do budżetu obywatelskiego, może mieć pytania branżowe, więc do naszych branżystów podajemy tam kontakty. W naszym biurze mamy tak pracę podzieloną, że staramy się traktować naszych potencjalnych, ale później już faktycznych autorów projektów jako klientów naszych. Więc mamy taki system opieki nad mieszkańcami, nad autorami i pracownicy naszego biura mają pod swoimi skrzydłami jakąś grupę tych autorów i są takimi opiekunami projektu, a opiekunami też wspierającymi dla autorów. I też takimi pomostami komunikacyjnymi między innymi wydziałami lub jednostkami miejskimi w fazie weryfikacji, więc takiego opiekuna, projektu opiekuna dla autorów wdrożyliśmy. Myślę jeszcze, co fajnie by można było tutaj pokazać ciekawego w fazie głosowania jako wspieranie ze strony Akademii. Akademia szkoli autorów w procesie marketingu i takiej komunikacji marketingowej swoich projektów, czyli mówiąc wprost, pokazuje, jak można wypromować projekt, jak można dobrze i skutecznie informować o nim swoich sąsiadów, mieszkańców, żeby on dostał duże poparcie w głosowaniu. Udostępniamy pliki, tak zwane ulotki z okienkiem, plakaty, które mogą sobie pobrać autorzy, ale też pokazujemy właśnie, jak można taką kampanię i takie na przykład materiały informacyjne, jak sobie sam może autor zrobić. Też na pewno cenne, bo przecież ten budżet trzeba promować, bo bez promowania konkretnych projektów czy samego budżetu mieszkańcy się o nim nie dowiedzą. A w jaki sposób Szczecinianie, Szczecinianki mogą głosować już w samym budżecie obywatelskim? Czy mamy do czynienia z systemem mieszanym, czyli tym głosowaniem online i stacjonarnie? W naszym budżecie obywatelskim początki odbywały się głosowania w formie papierowej. Następnie dołączył system. I większość edycji była przeprowadzona w sposób hybrydowy, czyli można było głosować i papierowo, i elektronicznie. W tym roku po raz pierwszy stosujemy formę tylko i wyłącznie elektroniczną głosowania. Czekamy na te wnioski, na wyniki, obserwujemy bacznie i chciałabym zauważyć jedną rzecz, co się zadziało z tymi kartami papierowymi, bo większość czasu jednak była przez karty papierowe obsługiwana. W naszym budżecie mieszkańcy zdecydowanie głosują elektronicznie, a odsetek jest bardzo niewielki kart. Był taki moment, że mieliśmy w okolicy 100 iluś kart do głosowania tylko. To jest bardzo mało. To był bodajże rok 2018. Po tym nastąpił taki renesans kart, ale one nigdy nie zrównały się ani nawet nie zbliżyły do wyniku elektronicznego. W tym roku zdecydowaliśmy, że i prowadziliśmy taką zmianę do regulaminu, że głosowanie będzie tylko elektroniczne. I z jednej strony to jest bezpieczeństwo, przede wszystkim te dane osobowe, które wrażliwe znajdują się na kartach. I to było taką naszą troską największą. Ale też szybkość podania wyniku to też będzie dodatkowy bonus dla mieszkańców. Bezpieczeństwo danych i szybkość usprawnienia procesu, a z drugiej strony też nie zapomnieliśmy o tych mieszkańcach, którzy mogą czuć się mało swobodnie w pracy, w systemie i uruchomiliśmy i teraz mamy głosowanie i codziennie w godzinach pracy urzędu, na sali obsługi naszej filii tej głównej, głównego centrum, ale wcześniej na filii drugiej urzędu, jest uruchomiony punkt do głosowania z asystentem. Więc codziennie przez całe wszystkie godziny otwarcia urzędu dyryżuruje dwóch asystentów w naszym urzędzie i czekając na osoby, które chcą po prostu skorzystać z tego wsparcia.
Na tą chwilę powiem, że zainteresowanie nie jest bardzo duże, a większość korzystania właśnie z takiego asystowanego głosowania, większość mieszkańców głosuje elektronicznie, więc zobaczymy, czy rzeczywiście ta teza, że elektroniczna forma jest preferowana przez naszych mieszkańców, się utrzyma. Myślę, że to jest z jednej strony taki cenny krok w stronę cyfryzacji, demokracji, pokazania, że te głosowania online się sprawdzają i może coraz więcej państwa elementów będzie dostępnych online. A z drugiej strony cieszę się, że też nie zapomniano o dostępności i można też głosować w różnych miejscach i osoby, które nie mają na przykład czy to sprzętu, czy nie czują się kompetentne, by z niego korzystać, mają też taką możliwość partycypowania. Na pewno z rozmów innych, które przeprowadziłam o budżetach obywatelskich, czy z raportów wynika, że ta forma cyfrowa jest coraz bardziej popularna, jednak wiele miast cały czas korzysta z formy hybrydowej, więc może Szczecin będzie jednym z tych pierwszych, który w pełni przejdzie tylko na formę cyfrową. Będę z chęcią śledziła, jak to się będzie w takim razie dalej rozwijało w Szczecinie. Tak, też jesteśmy ciekawi i to, co jeszcze u nas jest, i w innych miastach też mam nadzieję, ważne, to, że właściwie u nas głosują wszyscy, bez względu na wiek, bez względu na status mieszkańca zameldowanego czasowo czy na stałe. Wystarczy, że przyjmiemy takie na karcie do głosowania oświadczenie, że osoba głosująca czuje się mieszkańcem i cieszymy się, że chce wziąć udział w naszym głosowaniu. Więc to jest z jednej strony bardzo wygodne dla osób, które na przykład studiują w naszym mieście. Jesteśmy też ośrodkiem akademickim, mamy kilka uczelni wyższych, ale też dla naszych gości z Ukrainy chociażby, ale też z innych krajów. Także osoby, które przebywają na tyle długo w tym miejscu, że czują się mieszkankami, mieszkańcami, chcą zagłosować, to sam fakt, że nie mają tego meldunku na stałe, w żaden sposób ich nie wyklucza. I to jest coś, co też przyszło w ramach ewolucji budżetu, bo od samego początku nie było tej zasady. I to też jest taka zasada dobrze przyjęta. To dobrze, że jest dobrze przyjęta w takim razie. Dużo tak naprawdę w tle pani też opowiada o samym rozwoju budżetu obywatelskiego w Szczecinie i o tym, jak wygląda jego obecna edycja. W tym momencie jesteśmy w trakcie jednego etapu właśnie tego budżetu obywatelskiego, który będzie realizowany w 2024 roku. Jak ta edycja już 11 przebiega? 11. edycja przebiega dobrze. Słyszymy codziennie w naszym biurze osoby, które dzwonią i pytają o tak naprawdę jakieś bardzo takie drobne rzeczy, które wspierają ich w głosowaniu. Czasami o to, jak wypełnić formularz. Więc nie zaistniały żadne problemy ani takie wyzwania, a z bardzo dużą szczegółowością się temu przyglądamy, dlatego że mamy właśnie zmiany. Mamy zmianę elektroniczne głosowanie i nowa kategoria zielone SBO. To tego jeszcze nie było. To są naprawdę rewolucyjne rzeczy, więc wsłuchujemy się w każdy telefon od mieszkańca czy mieszkanki i śledzimy te kwestie, z którymi się spotykają nasi asystenci w punktach do głosowania. I powiem, że wygląda to na razie, patrząc na frekwencję i patrząc na zaangażowanie mieszkańców, jest ten poziom bardzo zbliżony do tego, co było w zeszłym roku. Nie widzimy jakichś dużych zmian, ale też nie ma pytań, które dotyczą budżetu zielonego, czyli zrozumienia, co jest kwestią, co jest istotą tak naprawdę tej kategorii, tak? Jak oddawać głosy. Wydaje się, że po tylu latach te zasady właśnie budżetu są zrozumiałe. Co nam pomaga? Wydaje mi się, że pomaga nam to, że za każdym razem, jak wprowadzamy nowe zasady, no to jest wprowadzenie regulaminu uchwałą Rady Miasta. To jest poprzedzone szerokimi konsultacjami. To trwa
czasie, więc to daje też mieszkańcom taką szansę, żeby się oswoili z tymi zmianami. No i myślę, że to, że ta edycja będzie po prostu przyjęta dosyć dobrze te zmiany. A jeżeli będą uwagi i nowe pomysły, no to cały czas się wsłuchujemy, no bo cały czas się rozwijamy. My jako miasto, budżet jako proces, mieszkańcy dorastają nam nowi. Widzimy, to co widzimy, to większe zainteresowanie głosowaniem grup młodszych, czyli coraz więcej młodych Szczecinian i Szczecinianek głosuje. I to też jest bardzo ważne. My mamy w Szczecinie Szczecińskiej młodzieżowy budżet obywatelski, który jest skierowany do uczniów szkół średnich głównie. I to jest taki budżet, który już od jakiegoś czasu funkcjonuje. To sprawia, że uczniowie znają tą ideę budżetu partycypacyjnego i oni, mam nadzieję, że właśnie dlatego coraz śmielej sobie działają w tym dużym budżecie obywatelskim. Wiem, że ten budżet młodzieżowy cieszy się taką sympatią, ale też faktycznie poczuciem sprawczości, bo projekty, które tam są wyłaniane, one faktycznie już są stosowane, one już są używane konkretnie przez uczniów, bo to są różne rzeczy, które zadziewają się w szkole. I to jest taka nasza duża nadzieja. Nie zapominamy też o seniorach, bo ja nie powiedziałam może o tym, ale w ramach Akademii SBO organizacja pozarządowa, społecznicy spotykają się z różnymi grupami i grupy senioralne, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora, to są takie kierunki naturalne, oprócz tych kierunków, gdzie są spotkania szkolne w klasach. Więc to jest taka z jednej strony praca bardzo rozproszona, bo to jest duże miasto. No, na pewno dotarcie do wszystkich jest ogromnym wyzwaniem i to jest niemożliwe, ale staramy się docierać do tych grup, które są mniej aktywne, żeby je zachęcić jak najbardziej. No i grupy, które są najbardziej aktywne, no to tutaj chyba pani może zgadnąć sama, jaka to jest grupa wiekowa. Najbardziej aktywnie to myślę, że tak między 30, 35 do 50 roku życia. Tak, tak. I to, co widzimy teraz, to właśnie 50 plus względem poprzednich lat jest trochę grupą, która jest mniej aktywna. W zamian za to młodzi są aktywni, a ta grupa taka tak zwani Polacy i Polki w wieku produkcyjnym, jakkolwiek to brzmi, to i w ekonomii, i w działaniach społecznych to jest ciągle ta sama grupa, czyli w okolicach 35-45 do 50. To jest ta taki pik na tych wykresach, tak? Jeżeli chodzi o frekwencję. Tak, to myślę, że to też się powtarza nie tylko w budżetach obywatelskich w innych miastach, ale w ogóle w głosowaniach, że to taka grupa, która jest najbardziej aktywna, ale tym kolejnym trendem jest właśnie też to częstsze głosowanie przez osoby młode, młodzież, młodych dorosłych, co też widzimy chociażby na podstawie frekwencji z wyborów parlamentarnych, które miały miejsce miesiąc temu. Już tak zmierzając do końca. Tak, zmierzając do końca, chciałam się jeszcze zapytać o inne formy partycypacji czy demokracji bezpośredniej, jakie są w Szczecinie. Powiedziała Pani o tym, że jest jeszcze młodzieżowy budżet obywatelski. Czy jeszcze mieszkańcy w inny sposób mogą jakoś współdecydować o mieście? No, naturalnym takimi instrumentami, które są, no to tutaj bez zaskoczenia konsultacje społeczne. I one są różne. Niektóre przybierają taką formę bardzo formalną, czyli standardową, zbieranie wniosków, bo te procesy, te przedmioty konsultacji też są różne, ale bywają takie procesy, jak na przykład konsultacje dotyczące rewitalizacji Placu Orła Białego. Bardzo niestandardowy proces dotyczący przestrzeni publicznej. Tam i społecznicy, i organizacje pozarządowe, i mieszkańcy włączyli się i my nazywamy, i to tak formalnie ten proces został nazwany, prototypowaniem Placu Orła Białego, czyli konsultacje, które pokazywały, jak przez różne procesy, to był proces wielomiesięczny, jak może ten plac wyglądać po rewitalizacji i jakie funkcje tak naprawdę, co jest potrzebne
dla zróżnicowanych użytkowników tego placu. Ale Mhm. tutaj postawię kropkę, bo konsultacje wydają się takie oczywiste. Zastanawiając się, gdzie jeszcze nie organizacje pozarządowe i nie na przykład grupy nieformalne, ale stricte mieszkańcy mogą współdecydować, no to chyba inicjatywa lokalna byłaby tutaj ciekawym przykładem. Bo ten proces już mamy też od kilku lat wprowadzony, jest młodszy dużo, inicjatywa jest dużo młodsza niż budżet obywatelski u nas, natomiast jest też ciekawą formą. Na pewno łatwiej jest zrealizować inicjatywę, dotrzeć do tego, że ten wniosek zostaje pozytywnie rozpatrzony, niż być może konkurować w dużym budżecie obywatelskim, ale z drugiej strony inicjatywa wymaga zaangażowania i tam jest wkład społeczny bardzo ważny, więc tutaj są grupy inicjatywne, w budżecie jest pojedynczy autor, oczywiście często występuje ze współautorami. I ciekawe mamy inicjatywy i myślę, że to jest coś, co będziemy chcieli rozwijać cały czas. Skala tej inicjatywy lokalnej jest też mniejsza niż w budżecie obywatelskim, ale ciekawe są realizacje. I kto był w Szczecinie, ten wie, że my mamy taką lokalną tradycję, bardzo uroczą, że na wiosnę jest u nas bardzo dużo krokusów. To oznacza, że miejskie skwery, ale też takie topowe miejsce, czyli Jasne Błonia, zaraz tutaj przy urzędzie, z którego teraz mogę się z panią połączyć, są usłane dywanami krokusów na wiosnę. Bardzo malowniczo jest to rzecz i mieszkańcy polubili i pewnego rodzaju tradycja się związała. Więc my mamy inicjatywę lokalną polegającą na tym, że mieszkańcy, dzieci, osoby duże, starsze, młodsze wspólnie sadzą te cebule krokusowe, które później kwitną. Na przykład, tak, więc tych inicjatyw jest też już trochę i tutaj zachęcamy bardzo mieszkańców, żeby jeżeli tylko mają ochotę się zaangażować, to żeby składali do nas wnioski. Elidie, w takim razie się biorę do Szczecina na wiosnę, bo już byłam w Szczecinie kilkukrotnie, ale akurat we wszystkie pozostałe trzy pory roku odwiedziłam Szczecin, ale nigdy nie było mnie tam wiosną. Także chętnie zobaczę te krokusy. No i myślę, że kończymy takim pozytywnym wnioskiem, który pokazuje, że mieszkańcy i mieszkanki mają tak naprawdę kilka różnych możliwości, żeby partycypować, żeby współdziałać, współtworzyć Szczecin. To jest też wniosek, który się powtarza z wielu miast, bo tak naprawdę te narzędzia, instrumenty demokracji bezpośredniej są już dostępne i wystarczy z wielu z nich korzystać i zacząć zmieniać swoją okolicę i działać z tym, co już jest możliwe. Tak, ja bym, wykorzystując tą przestrzeń, to bym zachęciła mieszkańców i też tych bardzo młodych mieszkańców do tego i tych starszych do tego, żeby spróbować swoich sił. Bo wsparcie, które jest udzielane, pomaga i można naprawdę stworzyć projekt i przejść przez tą ścieżkę weryfikacyjną i mieszkańcy nie zostają autorzy zostawieni sami sobie. To jest jedno. A panią zapraszam bardzo serdecznie do Szczecina. Być może pani była, a jak nie, to koniecznie na bulwary, na Dodrzańskie, na Wyspę Łasztownia. Tam jest rezultat jednego z projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, czyli instalacja artystyczna Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina. Fikcyjna postać, która doczekała się swego rodzaju postaci, która jest w przestrzeni miejskiej. Interaktywne, ciekawe miejsce spotkań i takiego też mówienia o Szczecinie, bo to się rzeczywiście ten projekt się mocno odbił echem. To jest przykład bardzo niestandardowego projektu też, innego niż te, z którymi przyszło nam zazwyczaj obcować w szczecińskim budżecie obywatelskim. To jest przykład, że tutaj też jest miejsce na fantazję i na odwagę, bym powiedziała. W takim razie mam jeszcze kolejny powód, żeby powrócić do Szczecina. Pani bardzo dziękuję za gościnę i się oczywiście też przyłączam do tego apelu zachęcającego do działania wszystkie grupy wiekowe. Tak jest. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.